do you think about championships in Qatar? Do you afraid about something? Szum wody, ponad 30 stopni Celsjusza, palmy, leje się żar z nieba. No właśnie tutaj są Mistrzostwa Świata w Katarze 2022. Jesteśmy w miejscowości Lusail, miejscowości tuż obok Doha. W zasadzie zbudowanej pod Mistrzostwa Świata. Tutaj będą mecze Mistrzostw Świata. Za mną Qatara Towers, czyli kompleks apartamentów, kompleks dwóch hoteli i restauracji i biur, które to zostało właśnie zbudowane na Mistrzostwa Świata w 2022 roku. Czyli chwilę temu zostało to otwarte. 600 milionów dolarów kosztowało to, co właśnie widzicie za mną, ale nie tylko na to Katarczycy wydali ogromne pieniądze, żeby powstało na Mistrzostwa Świata. My dla Was będziemy tutaj krążyć po Katarze, pokazywać Wam najciekawsze rzeczy z Doha i nie tylko z Doha. Bądźcie czujni, jesteśmy z Wami, Futbologia on Tour. Właśnie z kontroli tam odbywała się dokładna kontrola, myślę, że nawet bardziej dokładna niż to jest na lotnisku. Kilkanaście osób, policjanci, nawet policjantki, dokładne sprawdzenie naszych bagaży i cóż, możemy iść już do ośrodka treningowego Qatar. Jesteśmy już w biurze prasowym, wszystko elegancko przygotowane, dmuchawy cisną zimne powietrze, natomiast tutaj skromny poczęstunek dla dziennikarzy. Zobaczcie, możemy sobie skonsumować herbata, kawa, ciasteczka i tyle w zasadzie. I don't understand exactly your question. If you can make some show like everything is okay with Messi after what you say in Ballon d'Or and Messi answer or not, everything okay with this? Why not? I only ask. Okay, I answer English, but why we didn't show to make the shake hand? When between me and Messi is everything fine, I don't have nothing to him, never had. Why? The question also like that? No, only because what you said about what Messi said. What I said? That Messi said. That what I said? You say that Messi said, Messi told that I need to win the Ballon d'Or, but then he didn't vote me. When I say like that? Where I say like that? When? When and where? You told about this and then Messi answered about this. When? Ah, you didn't say about this, okay. No, I don't remember that I say like that. Maybe you see the Instagram or something like that, there maybe someone told like that, but not me. Okay, thank you. Yeah, thank you. Myślę, że przed nami, przed ekranami mamy kilku zawodników, którzy będą w pierwszym składzie na mecz z Meksykiem. Kamil Glik, Jan Bednarek, Mati Kasz, Robert Lewandowski, Jan Bednarek, Piotr Zieliński. What do you think about championships in Qatar? Do you afraid about something? No, actually, I was here for the World Cup draw, and I saw that you can dress as you like, you can go anywhere. I like a woman, I drive my car and move alone, and
And no, I wasn't afraid. I know that what we heard about it, it's too scary. And then it wasn't happened. So no. You're not afraid about your outfit or something? No, no one tell anything about my outfit, if I use a skirt, if I use jeans or whatever. No one tell you nothing. All what you found in any place, as yeah. you saw, is like, everybody's welcome to Qatar, welcome to Qatar. The women are like very nice, very nice. They say, it's great to have so many women here, different styles, whatever. Yeah. So I feel very, very comfortable. Kończy się nasz kolejny dzień w Katarze, kończy się tutaj w centrum prasowym reprezentacji Polski. Pracę przenosimy do domu, czyli do naszego apartamentu, tam będziemy dla Was montować, pisać i tak dalej, i tak dalej. Jutro kolejny dzień, kolejna konferencja, kolejny trening, a także pewnie kolejne nasze przygody, które będziemy dla Was oczywiście relacjonować na wideo. Jutro też kolejny live, także zapraszamy na live'a na Super Express Sport. Do zobaczenia. Proszę bardzo, jesteśmy na pustyni. Przecież to centrum treningowe postawili pośrodku niczego. Pewnie rozbiorą to całkowicie po zakończeniu Mistrzostw Świata, ale zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Pięknie, tutaj kosmicznie, a tutaj pusto. Przecież tu nikogo nie ma.